środę Lechia Gdańsk zakontraktowała dwóch nowych piłkarzy. Bułgar Simeon Sławczew został wypożyczony na rok z opcją wykupu ze Sportingu Lizbona. Natomiast Kanadyjczyk z portugalskim paszportem Steven Vitoria podpisał 3-letnią umowę po finalizacji transferu definitywnego z Benfiki Lizbona. Urodziłem się w Kanadzie, żyłem tam i grałem do 18 roku życia. Wtedy przeniosłem się do Portugalii, gdzie spędziłem 11 lat z roczną przerwą na występy w lidze MLS. Niemniej cała moja piłkarska przygoda w Europie odbyła się w Portugalii, ale teraz jestem bardzo podekscytowany otwarciem nowego rozdziału tu w Polsce, w Gdańsku. And now very excited for this new chapter here in Gdansk. I played hockey too first. When I was very small, I started with hockey. Zaczynałem przygodę ze sportem od hokeja, jako mały chłopiec. Ale moi rodzice pochodzą z Portugalii siłą rzeczy, więc ojciec interesował się futbolem i przekazał mi miłość do tej dyscypliny. Oglądałem coraz więcej meczów, piłka wkrótce stała się moim światem i zacząłem w końcu trenować, a następnie grać zawodowo. Stadium's absolutely great. Stadion w Gdańsku jest absolutnie fantastyczny, to jeden z najpiękniejszych obiektów w Europie. Czuję, że trafiłem do naprawdę wielkiego klubu. Zdążyłem już poznać kolegów z zespołu, z którymi odbyłem pierwszy trening przy Trauguta. Bracia Flavio i Marco Paixão bardzo pomogli mi w wejściu do nowej szatni. Jestem bardzo szczęśliwy, że tu trafiłem. Byłem bardzo zdeterminowany, by trafić właśnie do Lechii Gdańsk. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Na razie chcę z tego miejsca powiedzieć, znajdując się na tym pięknym stadionie, że chciałbym zacząć tu jak najszybciej grać. Moja nominalna rola na boisku to defensywny pomocnik. Mogę więc grać jako typowa boiskowa szóstka czy ósemka, ale tak naprawdę mogę pełnić w zespole każdą rolę, jaką wyznaczy mi trener. Jakie stawiam sobie cele przed występami w nowym klubie? Dajcie mi 40 dni, wtedy odpowiem dokładnie na to pytanie. Na razie niech to pozostanie moją tajemnicą.